Cześć dziewczyny. Cześć. Spotykamy się po długiej, długiej zimowej Dawno nas nie było, aż liście się w końcu pojawiły w naszym ulubionym parku łazienkowskim. Spotykamy się po paru miesiącach nieobecności w zmienionej rzeczywistości, która nas otacza w znacznym stopniu. A to, do czego akurat zmierzam i na co chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia taka, że popatrzcie, żyjemy jak gdyby nigdy nic, niby się nic nie stało, a jednak nie jest tak, jak było. I tak jest również z tymi naszymi nastrojami i tym, na ile możemy pozwolić sobie na to, żeby ten work and life balance był czymś takim, jak włączenie kontaktu i przełączenie światła. Takie pstryk i już jest tam w zupełnie nowym świecie. Ale tak się nie da. No, przerabiając to na własnej skórze, przez ostatnich kilka miesięcy zauważyłam, że system on-off nie istnieje i nie da się tak wyłączyć, a w szczególności, jeżeli się prowadzi własną działalność gospodarczą, ale myślę, że też nie tylko, tak Magda, bo ty masz trochę inny charakter pracy i tak samo jest ci ciężko się z niej wyłączyć. Dlatego... Co tu zrobić, żeby po pierwsze, nie myśleć o pracy 24 godziny na dobę, żeby trochę zwolnić, trochę wyluzować. Słuchajcie, życie jest jedno i chyba nie warto spinać się na całego, bo jest tyle pięknych rzeczy, które na nas jeszcze czekają, tyle miejsc do zobaczenia, tyle miejsc do zwiedzenia i tyle rzeczy do zrobienia, chociażby też i zawodowo, i naukowo. I to też jest powód, dla którego przez jakiś czas na pewno nie było nas online. Ale cały czas o Was myślałyśmy. To nie jest tak, że zapomniałyśmy o Startup Women. Cały czas jesteśmy myślami blisko Was. Staramy się, aby coś u nas się działo i na naszych profilach społecznościowych, i na naszym blogu. Chociaż tutaj kwestia związana z Cambridge Analytica mocno wpłynęła na to, czy chcemy akurat w taki sposób i z takich mediów społecznościowych korzystać, jak to robiłyśmy dotychczas. Nasze nastroje są nam znane. Nam są znane dlatego, że my jesteśmy w bezpośrednim kontakcie ze sobą, częstszym niż z Wami. Natomiast teraz się okazuje, że przez to wszystko, co się dzieje dookoła nas, o tym, że jesteśmy w takim, a nie innym nastroju, może się dowiedzieć dużo, dużo więcej osób i zapodać odpowiednie reklamy wspaniałych mówców i mówczyń motywacyjnych. Ale co jest ważne, to cały czas chcemy pozostać dla Was autentyczne, bez ściemy, bez owijania w bawełnę, bez jakichś takich, mówimy to, co czujemy. Tak, czyli jeżeli nas nie było, to nas nie było i mówimy szczerze, co się wydarzyło w naszym życiu takiego, że rzeczywiście nie mogłyśmy być bliżej Was na naszym kanale, na naszym Startup Moment TV. Ponieważ tego nie czułyśmy. Po prostu tego nie czułyśmy, tak. Mam nadzieję, że to słońce, które tutaj świeci i wiosenna energia sprawi, że będziemy się częściej z Wami spotykać, bo bardzo nam na tym zależy i bardzo tego chcemy. I pamiętajcie, jedyne stałe, to co na pewno nie uminie żadnego z nas, to jest zmiana.